Wyciągam was w końcu z tej dziury i działamy dalej ze studnią. Cześć. Z tych oto zasobów będę próbował dzisiaj zbudować wiernicę taką, aby nie musieć jej wyciągać całej razem z długą tyczką z dziury po to, żeby móc pozbyć się urobku. No i tutaj system będzie taki, już no nie jest to nowość, można spotkać to, nawet wypożyczyć taką wiernicę, gdzie świder będzie zainstalowany na profilu, który to będzie się przemieszczał po tyczce, żerdziach, czy jak to inaczej można tam nazwać. Widzę, że moje profile powyginane są jak banany od licznych upadków, więc zacznę od ich wyprostowania. Trzeba zrobić jakiś grot z twardego materiału, czyli ten element, który będzie przyspawany na końcu żerdzi, który będzie początkowo zmiękczał i wbijał się w ziemię. Czyli myślę, że taka tarcza, stara tarcza do cięcia betonu, znaleziona na złomowisku, a w zasadzie kawałek tej tarczy, powinien wystarczyć. Zaraz coś spróbuję tutaj urzeźbić, ale najpierw sobie to wyprostuję. Kawałek tortu już jest. Wycięcie również zrobiłem. Na umocowanie tego to szpikulca blaszanego. Natomiast trzeba jeszcze przyciąć tą blachę na tyle, aby nie wystawała zbyt mocno na boki. Natomiast otwór wykorzystam do blokady świdra, po to, aby nie uciekał do góry w momencie, kiedy będzie się kręciło prowadzeniem, wciskając go w ziemię. Aby ziemia wzruszająca się przez ten oto kawałek blachy nie podnosiła nam świdra, który, powiedzmy, no nie zdążyłby w tym czasie zagarnąć tej ziemi. Więc on też musi razem z prowadzeniem być dociskany. Taki kawałek jako ostrze początkowe powinien być ok. Finalnie wyszło coś takiego. Mogłem troszeczkę skromniej podciąć. Byłaby mniejsza szczelina do zaspawania w tym miejscu. Ale nie ma tragedii. To bez problemu da się zalać spawem. Środkami przymusu bezpośredniego naciągnąłem blachę na profil, ale koślawe to, że szok. Trzeba będzie trochę nad tym popracować. Coś jakby w tym kierunku miało właśnie iść. Teraz jeszcze pozostaje dorobić, dociąć kawałek blachy starczy na początek świdra, po to, by był twardy do atakowania kamyków. No i to wszystko zespawać. Idea jest mniej więcej taka. Ok, przystawione, ale teraz trzeba wyciąć to, co nam tutaj odstaje za bardzo poza świder. Ok, tak mogłoby być. Jeszcze przydałaby się blokada, ale chyba, żeby to przypasować, to przyspawam końcówkę ostrza. To miałem na myśli. Skróciłem nieco profil, już mniej więcej do pożądanej długości. W komplecie to jakoś mniej więcej miałoby być tak. Ale tu jest jeszcze potrzebny punkt blokowania świdra, żeby nie uciekał do góry. Już ktoś wpadł na pomysł, co chce tu uczynić? Była śruba i nie ma śruby. Spokojnie, jeszcze z drugiej strony. Taki zamek wymyśliłem. Czyli ponieważ ślimak jest lewo skrętny, to siła będzie działała w ten sposób podczas kręcenia i wiertnica nie będzie uciekała do góry. Tutaj trzeba to jeszcze wzmocnić kawałkami tarczy, żeby się to nie wyrobiło za chwilę, bo jednak profile są z bardzo miękkiego materiału. Śruba jest twarda dosyć. Ten wyciąłem lejek po to, żeby nie następowało tutaj żadne ścinanie tej śruby, żeby to trafiało od razu na swoje miejsce.
wzmocnienie starczy. Teraz to przyspawać i później ślimak już w zasadzie można wiercić za chwilę. Mocny zamek już jest. Jeszcze małe, drobne poprawki na prowadzeniu wiertnicy. Jeszcze tylko integracja profila z blachą, czyli świder. I chyba jakoś tak mniej więcej optymalnie mi to wygląda. Przyspawałem ślimak jedynie w narożnikach profila i myślę, że spokojnie to wystarczy. W skale nie będę tym wiercił, także bez jaj. Także przyłapanie spawem co kilka centymetrów spokojnie wystarczy. Teraz jeszcze tylko ucho do tego, żeby móc zamocować szekle od linki, aby podnieść to w górę. Pręt 8 chyba wystarczy. Słonia przecież nie będę wyciągał z tej dziury. Jakby gotowe. A zatem test nowej wiertnicy. Czas zacząć. Ucho chyba nie odpadnie. Dobra, stanowisko przygotowane. Prowadzenie już włożone, chociaż nie było łatwo, bo to w sumie 8 metrów w tej chwili jest. Test czas zacząć w takim razie. Kurczaki mogą sprawdzić. No dobra. Dobra, zeszło całkowicie. Teraz pokrętło. Muszę sobie tą linkę zawieść jakoś po ludzku, żeby nie przeszkadzała. I zaraz kręcę. Ok, pokrętło przykręcone. Linka zamocowana. Sider zrzucony. Zablokował się nawet chyba. Można kręcić. Ta wersja jest trochę dłuższa niż poprzednia, bo w poprzedniej to tam były raptem dwa zwoje, może 2,5. Więc to może być trudniejsze do wyciągnięcia, jak się ziemia nabierze, ze względu na masę. Udało mi się ją jakoś wyjąć. Ale wiem, na czym polega błąd. Dobrze, nie musiałem wyciągnąć wszystkiego. Więc z tej strony należy zrobić lejek, bo pochwycenie tego w tym punkcie powoduje, że ta krawędź jeździ, obciera najbardziej o żerdzie i ścina wszystkie śruby, wszystkie zakamarki. Więc tu trzeba zrobić z tej strony zwłaszcza lejek, a tak naprawdę najlepiej ze wszystkich. Ok, udało się trochę to podklepać, niedużo, więcej pracy pilnikiem i bardzo delikatnie na krawędziach, no bo gdyby tutaj wpadł jakiś mały kamyk, no to mogłoby się to zaklinować. To też nie byłoby zbyt korzystne. Walczyłem z wyciągnięciem świdra i byłem przekonany, że tyczka się wygięła i ten świdr się klinuje, albo nie wiadomo ile gliny nabrałem, a to się okazuje, że zaklinował się taki kamień i haczył chyba o inne kamienie, które gdzieś tam są na krawędzi ściany. Po prostu co się namordowałem, żeby to wyjąć, to szok. No, z 10 minut walki. No, miejmy nadzieję, że to nie był jakiś tam częsty przypadek dzisiejszego wiercenia. Nie będzie. To jest problem, który co jakiś czas występuje, czyli wyluzowywujące się śruby. No niestety, końcówka samowiertna moim zdaniem za bardzo rozwierca otwór. Powinno się to zrobić wiertłem i zastosować śruby bez takiej końcówki. Wtedy byłoby ciaśniej. Lub może macie jakiś inny, lepszy pomysł. No i takie błoto gliniaste jest na dole. Z jakimiś tam kamulcami.
ale to jeszcze jest chyba za suche, żeby atakować szlamówką. Natomiast delikatnie świder przerobiłem, zwęziłem go u góry, zostawiając tylko dwa zwoje na dole o takiej szerokości jak otwór, bo zauważyłem, że ten ostatni zwój miał tendencję do zgarniania ziemi z wyższych partii otworu. No i stwierdziłem, że trochę bez sensu, bo zamiast otwór pogłębiać, tego poszerzam. Czyli jest błotniście już, a dwie taczki wywiozłem, więc to niemożliwe, żeby to było naniesione przez deszcz, w sensie woda. Tym bardziej, że otwór był przykryty, a raczej woda się do niego nie lała z jakiejś tam większej powierzchni. Musiałem dołożyć jeszcze jeden kawałek. 8 metrów znajduje się mniej więcej na tej wysokości, bo to jest końcówka tyczki, która no ma prawie 8, bo tam niektóre miały tam poniżej 2 metrów. No ale myślę, że około 20 cm brakuje. Bardzo ciężko było przebić się przez ten ostatni metr, znaczy ostatni, no, względem tego, co było wcześniej, bo wcześniej było 7 metrów, ale w momencie, kiedy praktycznie dowiercam się pod te 8 metrów, to na dole jest... Słyszycie to, co ja? Jeszcze może zbliżę ten telefon na dół, bo tu hałasy są. Słychać normalnie wodę. Czyli na 8 metrach jest wodę. Różdżka mówiła prawdę. Wody jest około pół metra powyżej błota. Jak wrzucam wiertnicę i wyciągam tyczkę, no tak mniej więcej jest i nawet po sznurku widać, chociaż też jakiś współczynnik błędu trzeba wziąć pod uwagę, no bo, ale raczej i mam cały czas ten sznurek napięty. Nie wrzucam go tam do dziury, bo mógłbym go stracić. Jeszcze natomiast się chwilę pobawię, ponieważ czuję na dole jakiegoś kamienia. Nie jest zbyt duży, bo przesuwa mi się cały czas i albo go po prostu jakoś wyciągnę, albo przemieszczę go na bok, no bo jeżeli wrzucę tam szlamówkę, to ona sobie z tym nie poradzi. Normalnie jakbym gliniany sufit wykroił. Taka walka była, żeby to coś wyciągnąć, się klinowało, a to jest mega jakaś twarda glina, ale taki no plasterek wykrojony, może to jest właśnie dolna warstwa tej gliny, a poniżej jej już jest piasek wodonośny, który no niestety rozpływa się w wodzie, więc mi ucieka ze świdra i nie jestem w stanie go wynieść, więc teraz tylko szlamówkę trzeba do roboty zatrudnić. Tak sobie dłubałem tam głębiej, to dosłownie kilkanaście centymetrów poniżej 8 metrów zaczęła mi wiernica wchodzić jak w masło, dosłownie co obrót to 5 centymetrów. No i nie czuję gliny, bardziej piasek, więc wnioskuję, że wkręciłem się do warstwy wodonośnej. No, mogę się mylić, bo to moja pierwsza studnia. Natomiast dalsze prace powinno się zrobić szlamówką. Ja tylko sobie zmierzę, bo sam jestem ciekaw. Mam tutaj taśmę mierniczą. Zobaczymy, czy faktycznie na 8 metrach jest ta woda, czy gdzieś tam płycej. Reasumując dzisiejsze prace. Tutaj mam taśmę mierniczą na 7 metrach i słychać, jak pluska sobie woda na głębokości gdzieś mniej więcej 7,30-7,40. Pokazała się na 8, no i to błoto się podniosło do góry, no bo to czysta woda, to nie jest, nie ma co się oszukiwać. Zresztą zaraz pokażę. Dalsze prace trzeba przeprowadzić za pomocą szlamówki. Teraz to wyciągnę, żeby było widać. O, tu widać po prostu, że jest tam sporo błocka. Także jest woda. Pokazała się na 8 metrach. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!